Już. Już. Już można zaczynać. Okej, okay, dobrze. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim Państwu obecnym na sesji, na posiedzeniu naszej Komisji Dialogu i Spraw Społecznych. Witam serdecznie zaproszonych gości, panią Mirosławę Dziadkiewicz, kierownika Ośrodka Opieki Społecznej oraz naszego przedstawiciela też pełnomocnika przy do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Witam serdecznie Państwa radnych, którzy są członkami Komisji Dialogu, panią Ewę Latoszek, pana Wesława Kuczyńskiego i pana Janusza Białego. Chciałabym przedstawić proponowany porządek naszego dzisiejszego posiedzenia. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, dyskusja i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie za rok 2019. Punkt trzeci, dyskusja i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii gminy Leszno za rok 2019. Punkt czwarty, sprawy różne. Punkt piąty, zamknięcie posiedzenia. Tutaj kieruję swoje pytanie do Państwa radnych. Czy zgadzacie się Państwo z takim, czy głosujecie Państwo za przyjęciem takiego porządku naszego dzisiejszego posiedzenia? Pani Ewa Latoszek. Tak, jestem za. Pan Wesław Kuczyński. Tak, jestem za. Pan Janusz Biały. Jestem za. Tak, słucham Pani Wesławie, przepraszam. Za. Mówię, że tak, jestem za przyjęciem proponowanego porządku. Bardzo dziękuję Państwu za Państwa głosowanie. W takim razie przechodzimy do punktu drugiego, dyskusja i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Ośrodka Pomocy Społecznej. Tutaj przekazuję głos Pani Mirosławie Dziadkiewicz. Poproszę o takie krótkie przedstawienie nam treści tej uchwały, którą będziemy analizować. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, jak co roku zgodnie z artykułem 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej, jako kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej jestem zobligowana do przedstawienia Państwu sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadania może podzielę na dwie grupy. Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach, o ustawę o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny, zadania stricto pomocowe. Natomiast w drugiej części przedstawię Państwu zadania zlecone. To są świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny, świadczenie wychowawcze, tak zwane 500+. Do zadań realizowanych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej są to świadczenia pieniężne, zasiłek stały. Świadczeń takich było wydanych dla 36 rodzin na kwotę 213 311 zł 44 grosze. Są to osoby, jest to świadczenie dla osób, które nie pobierają żadnych świadczeń emerytalnych ani rentowych. Są to osoby, które mają orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności lub związane z wiekiem, to jest kobieta, która ukończyła 60 lat lub mężczyzna, który ukończył lat 65. Zasiłki okresowe z kolei, jest to też świadczenie pieniężne. Zasiłki okresowe były w 2019 roku przyznane dla 8 rodzin na kwotę równą 7888 zł.
Jest to świadczenie z zakresu zadań też zleconych, z tak zwanej dotacji. I z własnych środków była wydana kwota 1418 zł, natomiast z dotacji 5678 zł. Natomiast zasiłki celowe są to tak, a jest pomoc doraźna, celowa na konkretny cel. W 2019 roku wydano 67 decyzji administracyjnych przyznających pomoc dla 66 rodzin na kwotę 74 056 zł. Zasiłek celowy specjalny z kolei jest to zasiłek, który przekracza kryterium dochodowe o 150% i w tej kwestii była udzielona pomoc dla 19 osób w kwocie 11 760 zł. Też zasiłek celowy zwrotny jest to pomoc dla osób, które przekraczają kryterium 150%, ale nie mogą przekroczyć 200% kryterium dochodowego i w 2019 roku było wydanych 10 decyzji przyznającą pomoc na kwotę 5110 zł. Natomiast świadczenia niepieniężne to m.in. usługi opiekuńcze. W naszej gminie z tej formy pomocy w 2019 roku skorzystało 18 osób na łączną kwotę 97 649 zł. I tu mogę dodać, że zapotrzebowanie na tą formę pomocy rośnie. I co jest ciekawe, że pomoc ta jest oczekiwana przez coraz młodsze osoby. Kiedyś to były osoby naprawdę w bardzo podeszłym wieku. W tej chwili są to osoby o wiele, wiele młodsze. W zeszłym roku nie było, też naszym jako zadanie własne i obowiązkowe jest sprawianie pogrzebu, ale w zeszłym roku, w 2019 roku nie mieliśmy żadnego takiego przypadku. Gorący posiłek, tak zwany posiłek w domu i w szkole w 2019 roku wydaliśmy łączną kwotę 19 466 zł 25 zł dotacji w wysokości 3725 zł i środków własnych 15 741 i 25 zł. Tą formą pomocy została objęta grupa uczniów w ilości 41 ucznia. W zeszłym roku też dwie osoby zostały skierowane do Domu Pomocy Społecznej i w związku z tym w tej chwili za pobyt 9 osób opłacamy ich pobyt w wysokości 70% kosztów utrzymania. W DPS-ie jest to kwota 312 109 zł i 57 groszy. Schronienie jest to też tak z roku na rok coraz większa liczba ludzi bezdomnych. W zeszłym roku w tej formie skorzystały 4 osoby i gmina poniosła koszty w wysokości 19 850 zł. Praca socjalna jest to świadczenie, które udzielane przez pracowników socjalnych. Jest to często taka merytoryczna pomoc dla wszystkich osób, którym jest udzielana pomoc, a także i te, które po prostu trafiają do nas jako tak zwane osoby zbłąkane, które po prostu poszukują
porady w różnych dziedzinach, bo to jest i dziedzina prawa, i dziedzina podatków. To, co przeciętnego obywatela nęka i nie wie, co z tym problemem zrobić. W 2019 roku takich osób w naszym ośrodku było 102. I to tak mniej więcej na takim poziomie się utrzymuje. Wywiady środowiskowe są to wywiady, które w pracy codziennej wykonujemy, niemniej jednak też przeprowadzamy wywiady na tak zwane zlecenie, na przykład w sprawie dodatków mieszkaniowych, umorzenia świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, oddłużenia czynszu na potrzeby sądu, czy innych też ośrodków pomocy społecznej. Kontrakt socjalny natomiast jest to takie narzędzie do pracy pracownika socjalnego polegające na tym, że w momencie, kiedy już mamy rozeznane środowisko i żeby jeszcze bardziej zmobilizować naszych klientów do samodzielnej tak zwanej egzystencji, żeby w jak najszybszym czasie mógł podjąć sam działania, zawiązywany jest między nami kontrakt socjalny. I w 2019 roku było 6 takich kontraktów. Oprócz działalności codziennej związanej z naszą pracą socjalną, Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi też zespół interdyscyplinarny, który został powołany przez wójta gminy Leszno. I w 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia zespołu. Wpłynęło 12 niebieskich kart. W przypadku procedury niebieskiej karty w 5 przypadkach wszczęła policja, w 4 przypadkach Ośrodek Pomocy Społecznej, w 2 przypadkach gminna komisja i 1 przypadek to oświata, szkoła w Lesznie złożyła. W tym przypadku stwierdzono 12 osób, które doznają przemocy. W tym jest 12 kobiet i 1 mężczyzna. Powołano 24 grupy robocze, w których uczestniczyli przedstawiciele ośrodka, policji, gminnej komisji, oświaty i sądu. 12 sprawców przemocy zamieszkuje wspólnie z osobami doznającymi przemocy. Wobec 2 sprawców toczyło się postępowanie karne i na dzień dzisiejszy już wiem, że jedna z tych osób, sprawców przemocy została skazana. Także taki możemy sukces odnieść. Duże wsparcie jako ośrodek pomocy i cała gmina mamy w stowarzyszeniu Przyłącz się do nas, które mieści się w Łupcu. Poprzez współpracę z tym stowarzyszeniem nasi mieszkańcy, którzy są w najgorszej sytuacji materialnej, mogą skorzystać z tak zwanych paczek żywnościowych i w zeszłym roku z takiej pomocy skorzystało 30 rodzin i mogę powiedzieć, że są to rodziny, które bardzo są zadowolone z takiej pomocy i zawsze chętnie się zgłaszają i nie ma żadnych problemów, także myślę, że w dalszym ciągu ta pomoc będzie rozwijana. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. Tu w zeszłym roku pomocą i wsparciem asystenta rodziny zostało objętych 7 rodzin i zobowiązane przez sąd były 3 rodziny. Powyżej 1 roku z pomocy asystenta skorzystało 5 rodzin
powyżej 3 do 12 miesięcy dwie rodziny. W 2019 roku poprzez udział w programie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 5454 zł właśnie na opłacenie zatrudnienia asystenta rodziny. Środki własne, jakie musieliśmy pokryć,